Na rozgrzewkę zamierzałem wspomnieć o kilku nowych newsach związanych z The Last of Us 2. Jednak nie wiem, czy gra i studio zasługują na tyle uwagi, szczególnie, że wpadłem na ciekawszą informację związaną z Disco Elysium. Dlatego zupełnie nie wspomnę o tym, że gra od Naughty Dog jest już dostępna w preorderach i mimo, że ma pojawić się dopiero 19 czerwca, już zbiera rewelacyjne opinie. Podstawka dostała 5 na 5 gwiazdek od ponad 700 osób. Droższa wersja radzi sobie jeszcze lepiej, bo dostała już ponad 1700 pozytywnych głosów. Pewnie to zwykły błąd, a może zebrały się te osoby, które zwykle wystawiają maksymalnie ocenę produktom, które dopiero zamówili. Jest dla takich specjalne miejsce w piekle i jak już tam trafią, będą mogli wystawić wszystkim swoim ulubionym rzeczom maksymalnie jedną gwiazdkę. O tych ocenach w mediach na razie cisza, ale założy się, że po premierze pojawią się artykuły, jak to toksycznie fani bombardują negatywnymi ocenami The Last of Us 2. Tak było z The Stranding, i tak będzie z tym tytułem. Poza tym krążą plotki, że według Noty Dok, jak się komuś nie podobają ich idee, to może grę nie kupować. Dzięki Neil Dragman. Ostatnie pozwolenie, które spotkało się z takim entuzjazmem, dotyczyło jedzenia mięsa w piątki. Jej z Battlefield 5 też miało takie podejście do kupowania gry nie do mięsa i widać jak na tym wyszli. Z newsem, o którym absolutnie nie opowiadam, związana jest jeszcze jedna plot. Jakoby jeden z pracowników Naughty Dog na Twitterze w nieznaczny, ale dalej obraźliwy sposób wypowiadał się o graczach niezadowolonych z kierunku, w którym poszła druga część. Oryginalnego wpisu nie znalazłem, tylko screeny, więc trudno mi powiedzieć, na ile to była prawdziwa informacja. o czym to ja miałem mówić? A, Disco Elysium. Gdy robiłem film o tej grze, sporo osób pytało się o spolszczenie. Wiem, że twórcy brali pod uwagę język polski, i teraz jest okazja, żeby pomóc to zrealizować. Na stronie dewelopera aktualnie odbywa się głosowanie, nad którym tłumaczeniem mają rozpocząć pracę, więc jeśli chcesz, aby Disco Elysium było po polsku. No, chyba że wolisz po turecku, bo też jest taka opcja. Wybierz właściwą odpowiedź w ankiecie, i może za jakiś czas doczekamy się tłumaczenia. Link do strony wrzucę w opisie. Przychodzi taki moment, gdy dochodzisz do wniosku, że pewnych rzeczy nie zmienisz, a przynajmniej nie od razu, więc zaczynasz szukać pozytywnych aspektów sytuacji, w której się znajdujesz. To trochę tak jak przy złamaniu otwartym móc nareszcie zobaczyć jak naprawdę wyglądają twoje kości. Albo gdy ktoś porywa twoje dzieciaki, a ty dochodzisz do wniosku, że i tak od paru lat nie były na żadnym dłuższym wyjeździe. Z ekskluzywnymi grami na Epiku jest podobnie. Swene chce, aby software był dostępny w każdym sklepie. O ile ten sklep to EGS? Chyba ma aspiracje na zostanie drugim Fordem. Ale jeśli lubisz, gdy ktoś za Ciebie wybiera platformę, na której masz. Gry i nie zwracasz uwagi na jakość ani na obecność wiarygodnych recenzji, to pewnie problem ekskluzywów nigdy dla Ciebie nie istniał. Natomiast 30%, które zabiera Steam i nie tylko z może i wydaje się dużo, ale jeśli porównamy to chociażby z rynkiem książek, okaże się, że to bardzo hojna oferta. Co mieliśmy mówić o pozytywach? Niech będzie. Chociaż dalej uważam, że polityka Epic Games psuje rynek gier i tym bardziej nie kupię tytułu, który był wspierany crowdfundingowo, tylko po to, aby deweloper mógł uciec z workiem pieniędzy od Tima. Mimo wszystko udało mi się znaleźć cztery główne pozytywy płynące ze strategii Epic Games. Trudno zaprzeczyć, że od czasu gdy Sweeney podkupuje ciekawe premiery, wyprzedaże na Steamie nie są już tak atrakcyjne i bardziej przypominają zakupy w Lumpeksie. Wszystko, co jest względnie nowe, pewnie dało dobry powód poprzedniemu właścicielowi, żeby się tego pozbyć i powinno być równie dobrym powodem dla ciebie, żeby tego nie dotykać. Natomiast, wybierając rzeczy sprzed dekady, może i dostaniesz coś solidnego, ale zakładając to na siebie, długo nie pozbędziesz się zapachu środka na mole. Jednak przeglądając swoją bibliotekę Steam zauważyłem, że gdy pojawiły się ekskluzywne nowości jak Metro, Outer Worlds czy Borderlands 3, ja w tym czasie upiłem się i straciłem pamięć. Złożyłem przysięgę rycerską, zgubiłem się w lesie i porwali mnie kosmici. Potem zostałem współczesnym Shinobi, by na końcu odziedziczyć farmę, której nigdy nie chciałem, a która dawała mi wiele godzin czystej frajdy. Każdy z nas dysponuje ograniczonym czasem i majątkiem. Gdy znikały z radaru gorące nowości, zwykle pojawiały się mniej lub bardziej niszowe tytuły, które z łatwością wypełniły tę lukę. Możliwe, że sporą część z tych dobrych gier nigdy bym nie poznał, gdyby mój czas zajęły te głośniejsze i większe produkcje. Na szczęście one często pojawiają się w nagłówkach artykułów, więc dużo trudniej je zgubić. Jednak gdy gra po roku ponownie przypomni o sobie, będzie musiała konkurować ze świeżynkami, które dopiero trafiają do sklepów. Hej, może gracze faktycznie są w stanie zyskać na tej całej sytuacji? Metro Exodus wróciło na Steam z 50% rabatem, inne mniejsze gry oferowały minimum 20-25% obniżki. Trzecia część Borderlandów była co prawda ekskluzywem tylko przez pół roku, ale ten tytuł najlepiej kupić po 5 latach, gdy już dostanie wszystkie 30 dodatków i będzie dostępny w cenie hamburgera. Kiedy... Coś w tym stylu, bo zyskuje każdy gracz, który decyduje się czekać. I to prowadzi do trzeciej korzyści, która mogłaby doprowadzić do ewolucji gracza jako konsumenta i rewolucji w marketingu. 100 lat temu, czy jakieś 10-15, pojęcie ślepoty zaczęło częściej pojawiać się w kontekście reklamy. Ludzie tak intensywnie byli bombardowani przekazem z billboardów i ulotek, że wyrobili sobie mechanizm obronny, który pozwalał im to wszystko ignorować. Później przyszedł czas banerów i reklam w internecie, ale z nimi, a także ze złośliwymi wtyczkami na stronach porno, od dawna świetnie radzi sobie odbloker. Obecnie firmy muszą udawać, że mają ludzką twarz i angażują się w społeczne i ideologiczne akcje, licząc, że to ułatwi im dostęp do Twojego portfela. Natomiast w gamingu już od dłuższego czasu firmy są na bieżąco ze wszystkimi trendami wyciągania kasy. Hype i FOMO do dzisiaj są bardzo skuteczne i prędko się ich nie pozbędziemy. Jednak jest szansa na zmniejszenie ich wpływu, bo jak zawsze możemy liczyć na firmy, które z każdej sytuacji starają się wycisnąć dodatkowego dolara. Doszliśmy więc do momentu, w którym tytuły 3 a są jakości early access i przyjmują model biznesowy z gier na smartfony, a tego już nie da się tak łatwo ukryć. Coraz więcej graczy mówi o unikaniu preorderów i czekaniu na rzetelne recenzje. Ale możliwe, że dopiero polityka epickiego kiosku pogrzebie zwyczaj płacenia za gry w dniu premiery albo za te, których się nawet jeszcze nie widziało. Jeśli coraz częściej rezygnujesz z nowych tytułów, bo nie chcesz rozdrabniać swojej kolekcji na innej platformie, uczysz się ignorowania potrzeby natychmiastowego grania w gorący tytuł. A jeśli dodatkowo jest on szybko wrzucany na przecenę, wtedy dostajesz nagrodę za swoją decyzję i masz ochotę zrobić to ponownie. Wiem, brzmi to trochę jak tresura, ale to mechaniki, które w grach są od dawna. Tyle, tym razem można je użyć do hype'owego detoksu. Przyznam szczerze, że od zmiany nawyków graczy chyba łatwiej by było polizać się po plecach. Mimo wszystko stawiam na to pierwsze, ale jeśli kiedyś zobaczysz mój film w kategorii natura lub zdrowie, to wiedz, że nie poddałem się bez walki. Ostatnią korzyścią jest coś, o czym miesiąc temu wspomniał Gaben. Dla niego rywalizacja między platformami jest czymś dobrym, bo uważa, że choć teraz trwa walka i są przepychanki, to w szerszej perspektywie wszyscy na tym skorzystają. No oczywiście, on i Sweeney. Jednak widać, że Valve ostatnio stało się wyjątkowo aktywne, odpalając Steam Labs i promując mniej popularne indyki, poprawiając system ocen, a także dodając nowe funkcje, jak na przykład zdalna gra na wspólnym ekranie. Z drugiej strony Epic z Zabierania przestawiło się na dawanie, i w czasie lockdownu zaczęło co tydzień rozdawać darmowe gry. Mimo, że nie jestem fanem Tima Sweeney i jego strategii, i nawet jeśli to byłby sposób, żeby przekonać więcej osób do jego sklepu, to muszę przyznać, że tutaj robi coś dobrego dla społeczności. Na pewno są gracze, którzy nie mogą wybrzyzać, jeśli chodzi o gry, więc taki prezent raz na tydzień może mieć. Dla nich ogromne znaczenie. No i nie zapominajmy o GOG Galaxy. Choć używam tego sporadycznie, w końcu przyjdzie czas na lepsze, bardziej transparentne rozwiązanie, które zmieni na lepsze gaming, jaki znamy dzisiaj. I to by było tyle w tym temacie. Dzięki za oglądanie. Żegna się Shifterplay. Możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. A, zapomniałbym. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie, kliknij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. Do Twojej i tylko Twojej dyspozycji są również przyciski z kciukiem w górę i w dół. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Chyba ma aspiracje na zostanie drugim Freudem. Chyba ma aspiracje na zostanie drugim Freud. Co ja z tym Freudem?